Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest poniedziałek, 29 czerwca, już jest prawie w pół do dziewiątej. Jesteśmy na żywo. Dlaczego ja Państwa witam w tych tak pięknych okolicznościach przyrody, czyli z mojego domu? No po pierwsze, bo sobie jeszcze nie kupiłem kajaka. Żeby teraz tak się wybrać do Warszawy, to trzeba dysponować jakąś łódką. Nie mówię, że jacht od razu, albo motorowa, no ale przynajmniej ponton jest niezbędny. A poza tym, ludzie, bardzo was proszę, naprawdę całkiem poważnie mówię, serio, noście te maski. Ja wiem, że się nie chce, ale no to jest tak, że przed niczym to was nie uchroni, tak? Przed niczym nie uratuje, natomiast może zminimalizować ryzyko, że sprzedacie coś bliźniemu. Z przekazanych, proszę państwa, dzisiaj przez resort zdrowia informacji wynika, że jest 247 nowych potwierdzonych przypadków, to dotyczy województw śląskiego 78, wielkopolskiego 31, mazowieckiego 27, łódzkiego 21, podlaskiego 17, małopolskiego 16, świętokrzyskiego 14, podkarpackiego 12, pomorskiego 9, lubelskiego 9, opolskiego 8, dolnośląskiego 3, warmińsko-mazurskiego 2. Z przykrością informujemy, tak pisze Ministerstwo Zdrowia w tym komunikacie, o śmierci 6 osób zakażonych koronawirusem, w tym jest 37-letnia kobieta. To są bardzo poważne sprawy. Ten wirus sobie nigdzie stąd nie poszedł. Ja przypominam o tym, że było straszenie, że nie mogą być wybory 10, bo są zabójcze koperty i tak dalej. I wczoraj to już kompletnie nie obowiązywało, jak państwo widzieli te relacje. No i w ten jakże łagodny i subtelny sposób przechodzimy do tego, co się wydarzyło, do tych wyborów. Wyniki na pewno państwo znają. To, co mnie zaskoczyło, to jest wynik Kamysza, szczerze mówiąc. Ja podejrzewałem, że on jest niedoszacowany. Mi się wydawało, że jakoś ten elektorat Kosiniaka-Kamysza zdobędzie się na te 5%. Zwykle było tak, że ci kandydaci ZSL-u, PSL-u w tych wyborach prezydenckich wypadali bardzo marnie i słabo. No ale że ten Kamysz będzie miał, ten tygrys, tak słaby wynik, to nie podejrzewałem. Nie dziwi mnie to, co spotkało Biedronia, bo kłamstwo tak powinno właśnie być w cudzysłowie nagrodzone. Jak państwo być może pamiętają, Biedroń w Parlamencie Europejskim kłamał, szkalował Polskę, mówił o tym, że w Polsce homoseksualiści mają wstępu do restauracji, hoteli, do sklepów. No i spotkało go to, co go spotkało, i bardzo mu tak dobrze. A kto powiedział takie słowa? Taki durny naród, a takie coś wybiera. Takich kłamców, to się w głowie nie mieści. Ostrzegałem, błagałem, prosiłem, ale naród musi i tego skosztować. Te słowa wypowiedział dzisiaj rano w radio Tok FM Bolek, czyli Lech Wałęsa. Bolek powiedział, że głosował na Rafała Trzaskowskiego, gdyż jego zdaniem to właśnie kandydat Koalicji Obywatelskiej miał szansę pokonać Andrzeja Dudę i przekonywał, żeby głosować na Trzaskowskiego w dalszym ciągu. No i jeszcze dodał, że to będzie trudne zadanie, żeby pokonać urzędującego prezydenta. Wierzę, że ta druga strona będzie oszukiwać mocno, a po stronie wolnościowej, demokratycznej będzie odpuszczenie. Ci, co odpadli, nie będą tak kontrolować, nie będą się angażować, więc ułatwią drugiej stronie oszustwa. Tak mówił Lech Wałęsa. No i też Bolek wyraził zaniepokojenie stanem polskiej demokracji. Jego zdaniem wszędzie są gangi i nadużycia. To jest parodia demokracji, a pod koniec audycji zapewnił, że pójdzie do drugiej tury, żeby zagłosować. I to mnie zastanowiło, bo powiedział, że pójdzie do drugiej tury, żeby zagłosować na mniejsze zło. Czyli co? To nie jest tak, że go ten Trzaskowski do czegokolwiek przekonuje. No, aż zostawmy, okej. Okay. Szojling Wielgus, proszę państwa, bo tak zbierałem te komentarze przez cały dzień, rozmaite, bardzo, bardzo śmieszne. Jak wynik kandydata lewicy Roberta Biedronia, który nawet w Słupsku przegrał z Bosakiem, skomentowała Joanna Szojling Wielgus. Powiedziała tak: jestem dumna z Roberta Biedronia, bo miał odwagę wystartować w wyborach prezydenckich w najbardziej homofobicznym kraju w Europie.
był najbardziej autentyczny spośród wszystkich kandydatów, otwarcie mówił o swoich poglądach, nie udawał kogoś, kim nie jest. Zaraz, zaraz, bo to jest tak, że z tego, co ja pamiętam, Robert Biedroń, i to co najmniej kilka razy to powtórzył, cały czas wspominał o tym, że mamy w Polsce kilka milionów gejów i lesbijek. No to gdzie oni są? Jak śpiewał Grzegorz Ciechowski, gdzie oni są? Jeszcze wrócimy do tej Schleswig-Holstein. Pani Barbara z... przepraszam, z Falenicy. Pani Barbara z Falenicy jest z nami. Tak, kłaniam się. Dobry wieczór, pani Barbara. Panie redaktorze, chcę się podzielić swoimi wrażeniami. Bardzo proszę. Ponieważ pracowałam wczoraj w komisji obwodowej, w związku z tym, no, 5 lat temu obowiązywało hasło zabierz babci dowód, a chyba podczas wczorajszych wyborów obowiązywało hasło przyprowadź babcię, przyciągnij babcię do lokalu wyborczego, żeby na pana Trzaskowskiego zagłosowała, ponieważ no mimochodem słyszałam taką wymianę zdań. Babcia przyszła właściwie z wielkim trudem z wnukiem. No i właśnie padło pytanie, to gdzie mam zakreślić, co mam zakreślić? No tu babciu, tu przy dziewiątce. Tak, to tak było. Następnie, no jeśli idzie o opinię po wczorajszych wyborach, obejrzałam jeszcze wieczorem, moja komisja dość sprawnie uporała się z protokołem, przekazaniem materiałów i tak dalej, więc byłam w domu dość wcześnie. Oglądałam, wiosłam wrażliwie miejscami, jeśli idzie o słowa, o to, że to raczej... Tada chyba w tej chwili, że on dobry, prawda? Wraz, który pan Trzaskowski zadebiut, ponieważ to, co dane, zebrane, przez kogo dane. No i poza tym, a następne zdanie, prawda, wszystko, co zrobił PiS, że tak pokrótce nie chcę, ma do Warszawy jeszcze najmienia, sam w tej chwili na myśli, na posłuchać, bo oni w swojej tej, w związku z tym, którzy, i to tak, dziękuję bardzo. Bardzo pięknie w tej komisji. Miałam cicho, trzeba komisji, byśmy zostali sympatia, ale myśmy byli technicznego i właściwie, więc mam nadzieję, że tak będzie. Pięknie dziękuję. Nadzieję mieliśmy, też miałem taką czynę. Duże tak za wynik może być tu 5 dla... Ja no, pomyliłem co do ci urzędnych. Co jeszcze powiedzieć? Holstein bardzo ciężko pracuje do samego Kerta, skrzydeł lewicy, dalej. Znajdziecie, mamy sporo robienia. Ludzi na to pytania, gdzie jest taka milionów, cały czas mówił Biedroń. Nie ma. Ja dzisiaj znalazłem taki tekst, który napisał dżentelmen, państwu dobrze znany, ale to za moment. Pan Józef Zmichowa jest z nami. Kłaniam się, panie Józefie. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No tak, słucham. To, co chciałem powiedzieć, to już pani mnie uprzedziła z Falenicy, no i pan też o Kosiniaku-Kamyszu też, ale chciałem, żebyśmy się zastanowili nad jedną rzeczą. Oprócz wyników procentowych były dane, jaka grupa społeczna głosowała na Trzaskowskiego. Przedsiębiorcy, duzi, firmy, i to mnie przeraża. Przecież tarcza, no kilkaset milionów dostali pieniędzy, żeby utrzymać ludzi i po prostu nie wiem, kim tam, czym jest właśnie Trzaskowski, no bo jedynie, no coś można powiedzieć, no dał ludziom smród w postaci ścieków. Dzisiaj tam Warszawa tonie, a on tam gdzieś jeździ po tym. I ludzie, nie wiem, co by się musiało stać, żeby te elity warszawskie, bo to właściwie elity głosują na takich ludzi jak Trzaskowski i innych. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby się oprzypomnieli. Bo myślałem, że jak startował na prezydenta Warszawy, to ja myślałem, że ci ludzie mieli... Wiedzę, że no, wyrzucano ludzi na ulicę, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zostało wyrzuconych. Ja byłem przekonany, że on to przegra. No niestety nie wiem, co się musi stać, żeby ludzie rzeczywiście otworzyli oczy, czy już mają takie mózgi zlasowane, że... No, ja bym właściwie miał tyle... Słucham panie pana. Józefie, powiem panu tak, że jeżeli chodzi o Warszawę, to już jest moim zdaniem przegrana sprawa. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Co się musi stać w Warszawie? No stało się to, co się stało dzisiaj w Warszawie. Ja niczego nie sugeruję, tak?
ale we wszystkich komisjach wyborczych w Warszawie wygrał Rafał Trzaskowski. A dzisiaj co się stało z Warszawą? Armagedon, proszę państwa, naprawdę Armagedon. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, niech sobie włączy telewizor i wieczorem obejrzy, na pewno będą z tego relacje, jak tam wszystko zalało. Nawet ta stacja metra, która jest naprzeciwko ratusza, została dokumentnie zalana. Ja wspomniałem państwu o tym, że pewien dżentelmen, którego mieli państwo okazję oglądać tuż przed rozpoczęciem naszego spotkania, napisał taki komentarz dzisiaj na temat tej pierwszej tury. I napisał Tomek Sakiewicz w tym komentarzu między innymi coś takiego. Kandydaci o prawicowych poglądach zyskali powyżej 50% w stosunku do kandydatów o poglądach jasno liberalno-lewicowych. Widać wyraźnie, że Polska cały czas przechyla się na prawo. Ten marsz prawicy, który zaczął się tak naprawdę w 2005 roku, cały czas się powiększa. Problem w tym oczywiście, że jest potężna mobilizacja ludzi, którzy albo są o poglądach liberalno-lewicowych, albo takich, którzy zostali przez nich zmanipulowani. Na przykład zachowanie ekipy Konfederacji. Ich elektorat w życiu sobie nie wyobraża, że można głosować na kogoś, kto popiera LGBT, kto uzależnia Polskę od Berlina. Tymczasem oni robią teraz wszystko, żeby wygrał Rafał Trzaskowski. Konsekwencje tego mogą być dla nich długofalowe, bo ja nie sądzę, żeby oni przekonali kogokolwiek z własnego elektoratu do głosowania na Trzaskowskiego. Ale może to oznaczać silny odpływ na dłuższą metę od Konfederatów i zrażenie się tych młodych ludzi, którzy naprawdę wierzą, że to jest partia ideowa. Niemniej wprowadza to spore zamieszanie. Za podobną rzecz zapłacił chyba podobną cenę Władysław Kosiniak-Kamysz, bo go po prostu elektorat opuścił. Dla lidera PSL-u ważniejsze było, żeby Platforma mogła wymienić sobie kandydata, niż żeby on uzyskał dobry wynik. Tu na marginesie dodam, że mocno mnie rozbawiło wczoraj przez chwilę Trzaskowski był bardzo szczery i podziękował Senatowi i Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za to, że doszło do tej wymiany za Kidawę Trzaskowski. I jak się okazało, nie miało tutaj znaczenia to pochylanie się nad losem biednego narodu, który był zagrożony koronawirusem do tego stopnia, że koperty były zabójcze. Chodziło tylko o to, żeby bardzo nieudaną, tak powiem eufemistycznie i oględnie, kandydatkę Platformy wymienić na kogoś, kto będzie mógł zmobilizować ten elektorat. No i to im się udało. Mieliśmy przykład rozstrzelania przez elektorat Kosiniaka-Kamysza, który okazał się politykiem zupełnie niesamodzielnym, realizował postulaty polityczne PO zamiast tego, co miał w programie PSL-u. Tak pisze dalej Tomek Sakiewicz. Prawdopodobnie nie będzie większych konsekwencji z powodu klęski Roberta Biedronia, bo Rafał Trzaskowski po prostu reprezentuje jego program, tylko potrafił się do tego sprytnie nie przyznawać przed częścią swoich konserwatywnych wyborców. Oczywiście najciekawsze jest to, co zrobi Szymon Hołownia. Wiadomo, że on będzie musiał poprzeć Trzaskowskiego. Ludzi, którzy za nim stoją i pieniądze, które dostaje, zbyt go uzależniły, żeby on mógł nie wykonać takiego polecenia. Z drugiej strony ma na tyle duży wynik, że mógłby się pokusić o założenie własnej partii, co doprowadziłoby oczywiście do rozbicia Platformy i podziału tego środowiska na dwie części. W interesie Hołowni jest oczywiście przegrana Trzaskowskiego, ale w interesie zaplecza Hołowni jest pokonanie PiS-u za wszelką cenę. Nie będą się liczyć z żadnym prywatnym interesem Szymona Hołowni, czy nawet nastrojami jego elektoratu. Sam elektorat to wcale taki chętny do głosowania na Trzaskowskiego nie jest. A gdyby nie zagłosował na niego, to oznacza, że oni wprawdzie nie są pisowscy, ale wcale też nie chcą rządów Trzaskowskiego. Być może większość tego elektoratu po prostu zostanie w domu. Może być tak, że zostanie, ale może być tak, że zostanie w domu elektorat Konfederacji, a ci, którzy głosują na Trzaskowskiego, do tych wyborów pójdą. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Kłaniam się, dobry wieczór, panie Krzysztofie. Tak, dzień dobry. Ja jestem warszawiakiem już piąte pokolenie. Jestem reżyserem filmowym i dokumentalistą i chcę ku pokrzepieniu serc opisać moje wrażenia z wystąpień przed kamerami konkurentów Andrzeja Dudy. Ponieważ głosuję i zawsze głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość i teraz na Andrzeja Dudę i poprzednio, uważam, że oprócz walorów intelektualnych to jest po prostu człowiek, który ma szczerość w swoich wypowiedziach. Ja jako reżyser wierzę, że on jako aktor mówi prawdę. Reszta moim zdaniem łże.
to są po prostu ludzie, którzy są ustawiani przez jakiś tam specjalistów czwartej kategorii i sam fałsz jest po prostu i do tego jeszcze niektórzy psują sobie, sprowadzając swoje żony. No przecież ten nieszczęsny dentysta Kosiniak-Kamysz sprowadził żonę z naklejonym uśmieszkiem, która najpierw nazwała go tygrysem. No tygrys to on jest taki jak ja, dziki lwu, ten co to Pana Jezusa nosił. Więc chodzi o to, żebyśmy się nie bali i trzeba walczyć śmiechem też z tymi ludźmi. Przecież to jest żałosne, kiedy facet ma tam 2% poparcia, a robi miny, jakby był w ogóle już no, prawie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak oni krytykowali Andrzeja Dudę, że pojechał do Ameryki do prezydenta Trumpa. Przecież każdy z nich by pobiegł przez ocean po wodzie, poleciał rakietą, samolotem, czym by się dało natychmiast. A jak Andrzej Duda został zaproszony przez najwybitniejszego przedstawiciela najsilniejszego państwa świata, to trzeba mu świnie podkładać. To są mali ludzie. Słuchajcie, ci, co chcecie głosować na tych przeciwników Andrzeja Dudy, no po prostu się kompromitujecie brakiem intuicji. Przecież to są wszystko ugarze. To są ludzie, którzy na czole mają wypisane kłamstwo albo agenturę. Szwabską agenturę głównie. O to wszystko. Jestem warszawiak stary i dostałem kiedyś nagrodę główną w Gdyni za film Róg brzeskiej Capri. I ja jak patrzę na tego warszawiaka z Krakowa, który mi tutaj pokrzykuje, frajer to jest jakiś, to się kompletnie nie nadaje na prezydenta przecież. Krzykać jakiś idiota po prostu. Dziękuję bardzo, przepraszam, ale się... Wszystkiego panie Krzysztofie. Ja wiem, z jakim panem Krzysztofem, reżyserem rozmawiałem. Pięknie, dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jeden na koniec, bo to już za chwilę nastąpi. Jeszcze jeden krótki komentarz Piotra Lisiewicza. Piotr napisał coś takiego, co... u mnie spowodowało poważny uśmiech. Komentarz Piotra Lisiewicza, którego tekst znajdą państwo w najnowszym tygodniku, o tym będziemy więcej rozmawiali jutro, ale dzisiaj króciutki fragment. Podziękowanie przez Trzaskowskiego senatowi samorządowcom, że zablokowali wybory 10 maja pod pretekstem śmiertelnego zagrożenia epidemią, którego nie było i nawet najbardziej betonowy elektorat PO nie ma już co do tego złudzeń, przypomniało, jaka jest kwintesencja PO. Cwaniakowanie. Jesteśmy super, bo umiemy dobrze kłamać. Trzaskowski zapomniał, że nie mówi do kumpli od dealów prywatyzacji czy przekrętów przy Euro 2012, a do wielomilionowej widowni. Wahający się wyborcy dostali jasny przekaz. Nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków, a ja nie jestem nikim nowym. Zresztą zobaczcie, kto stoi za moimi plecami. Kidawa, Błońska, Grodzki, Nitras. Jak zwraca uwagę zastępca redaktora Naczelnego Gazety Polskiej, o ile sam gest podziękowania Małgorzacie Kidawie-Błońskiej mógłby być uznany za dżentelmeński, to podziękowanie kolegom za oszukiwanie Polaków, które dało dobry dla Platformy skutek, było już przed cwaniakowaniem. Ja miałem takie wrażenie, że on wczoraj, ten Trzaskowski, zaczął od tego, że się przywitał. Cześć cwaniaki, ja też jestem cwaniakiem, no i tak dalej, i tak dalej. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiaj. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Zobaczymy i usłyszymy się jutro. Taką mam nadzieję.